Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek i znowu niestety jestem na żywo. Nie wierzcie meteorologom. Cały weekend mówili, we wtorek pogoda się popsuje, będzie burza. I co, nie ma burzy, piękne słońce, pan Kożuszek przejechał do pracy na rowerze. Ja mówiłem, że we wtorek będzie burza i jest. I właśnie teraz ten program zaczynamy. Co to się działo, proszę Państwa, na tych mistrzostwach Europy? Wczoraj 5-3, Hiszpania, Chorwacja. Teraz trwa ten mecz Niemcy-Anglia, ale ja może uda mi się uniknąć wszelkich informacji na temat tego meczu, dojechać do domu i obejrzeć go z odtworzenia i oczywiście móc powiedzieć naszym zachodnim sąsiadom brawo, brawo, sąsiedzi, obojętnie jaki będzie wynik. W każdym razie, co to się działo? Ci Szwajcarzy, 1-3, potem 3-2 i 3-3 i wtedy strzeli bramkę. To miało być nie to, ale nieważne. Natomiast, drodzy Państwo, te memy piłkarskie, już kiedyś o tym mówiłem, zwykle są takie sobie, powiedzmy, kibice piłkarscy to nie są zbyt zabawni ludzie, ale tutaj mamy kilka, które moim zdaniem są śmieszne. Jeden to nawet nie jest mem, zaczniemy od filmu kibica reprezentacji Szwajcarii. Zobaczcie, jak zmieniło się jego nastawienie do rzeczywistości. Też proszę zwrócić uwagę, w tym rogu będzie wynik meczu. Poprosimy. No i piękne, piękny szwajcarski, tam na tym boisku tych takich, no nie, to wszystko są, nie, proszę Państwa, multikulturalizm i tak dalej, to byli wszystko Szwajcarzy, tacy Szwajcarzy. W każdym razie, drodzy Państwo, następny mem w drugim meczu też, w tym, znaczy to był chronologicznie, to był pierwszy mecz, a w drugi, nieważne, w meczu Chorwacja-Hiszpania też była dogrywka i mamy jeden mem związany z tym, zobaczmy. Luka Modric po dogrywce. Rzeczywiście, proszę Państwa, podobieństwo jest uderzające. Jeszcze na koniec jeden mem związany z reprezentacją Belgii, bo tam na skrzydle szaleje Thorgan Hazard. Hazard, czy tak to się mówi? Hazard po polsku. A z kolei no, liderem od wielu lat, chociaż ostatnio ma problemy zdrowotne, jest Eden Hazard, który grali ostatnio razem i mamy mem związany z tym. Zobaczmy. Cały czas widzę. O, jest! Polscy bracia! Hazard! To w ogóle nie jest śmieszne, proszę Państwa, nie wiem o co w tym chodzi, ale jak ktoś z Państwa zrozumiał, to pewnie śmieje się w swoim domowym zaciszu. I to tyle. No dobrze, drodzy Państwo, wczoraj wprowadziłem nowy sample do tego programu, którym będziemy zapowiadali pojawianie się w nim Klaudii Jachiry. No to aż jak znalazł, mamy kolejną, że tak powiem, perełkę od Klaudii Jachiry i w związku z tym sample. Wariatka, wariatka. Zobaczmy, Klaudia Jachira dokonywała takiej wróżby. Tylko nie do końca jest to zrozumiałe, co tam się w ogóle wydarzyło. Zobaczmy. Tusk, Kaczyński, Tusk, Kaczyński, Tusk, Kaczyński, Tusk, Kaczyński, Tusk, Kaczyński. Ej, no trzeba powtórzyć, bo przegramy. Tusk, Kaczyński, Tusk, Kaczyński, Tusk, Kaczyński, Tusk, Kaczyński, Tusk, Kaczyński, Tusk, Kaczyński, Tusk. No, no tak chciał. Jakby już nie chcę nadużywać tego sampla, zresztą on się niektórym z Państwa nie podoba, że tam jest no, odwołanie do Matki Boskiej, więc, ale powiem, co to się stanęło, o co tutaj chodzi, czy Klaudia Jachira przystąpiła do Konfederacji, wszystko jest możliwe, bo to wyglądało tak jakby Klaudia Jachira tak podprogrowo, a nawet nie bardzo podprogrowo, chciała nam zasugerować, że wiecie Państwo, PiS, PO, jedno zło, ale z drugiej strony tak się śmiejemy z Pani Klaudii, ja tak spojrzałem na końcu jak tego filmiku, jak tak się szczerze zaśmiała do tej kamery i myślę sobie, może to by była normalna dziewczyna, by miała jakieś konto na TikToku, opowiadała o życiu swojego pudla Maxa, nie mieszała się w tą politykę i może byśmy powiedzieli, no taka fajna wariatka. No ale niestety, w takim żyjemy świecie, że muszą takie dziewczyny się w politykę angażować. Teraz, drodzy Państwo, mały taki quiz dla Państwa, czy mała taka zagadka. Wyobraźcie sobie Państwo, że są wybory i mamy do wyboru tylko dwie opcje. Startuje lewica tylko, i mamy do wyboru starą lewicę, czyli komuchów tych starych, i mamy tą nową LGBT, tęczowy świat, zagłada klimatyczna, tą drugą lewicę, tą młodą lewicę. I teraz kilka przykładów, drodzy Państwo, które może
pozwolą Państwu dokonać tego hipotetycznego, póki co, miejmy nadzieję na zawsze, wyboru. Leszek Miller, poproszę o materiał. Nie kibicuję polskiemu rządowi w sporze z Izraelem, bo ja temu rządowi w niczym nie kibicuję. Także dobrze Państwo wiecie, jak na przykład rząd wprowadzał szczepionki, to Leszek Miller kibicował, żeby się wszystkie potłukły, bo on niczym temu rządowi nie kibicuje. Natomiast następny jeszcze materiał, który pokażemy za chwilę, poproszę już, jest jeszcze lepszy, bo tam Leszek Miller z kolei pokazał, że niestety, chociaż czasem się mówi, że te stare komuchy, co by o nich nie mówić, byli w tym PZPR-ze i tak, poproszę materiał następny. Byli w tym PZPR-ze i tak dalej, ale jednak no, nie są z tą logiką tak zupełnie na bakier. Mamy ten materiał, czy nie mamy? O! Wjechał! Pan Leszek Miller, napisała Emilia Kamińska, na Dudę głosowali ludzie starzy i słabo wykształceni. Pan Leszek Miller, 74 lata, robotnik w żerardowskich zakładach przemysłu liniarskiego, absolwent zawodówki wieczorowego technikum i partyjnych studiów w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. No, czyli wychodzi na to, że Leszek Miller głosował na Andrzeja Dudę, albo proszę Państwa, że PRL to był tak wspaniały system, że zwykłemu robotnikowi dawał możliwość awansu społecznego. W każdym razie przechodzimy teraz do tej drugiej kategorii, tej młodej lewicy. Najpierw taki jakiś anonimowy użytkownik, ale to jest, że tak powiem, rzecz symptomatyczna. Poproszę o rzecz następną. I przewinęła się taśma maszyny Kacprzak. Pan, nieważne jak się nazywa, ej, ale wiecie, że skoro Jezusa urodziła dziewica, to miał chromosomę płci XX, czyli był transkobietą. Po chwili, i to jest właśnie przykład tego, o czym mówię, jak słusznie mi wytknięto, nie transkobietą, a raczej transmężczyzną. Podziękowania dla jakiejś tutaj tym, co im wytknęli. Właśnie. O to chodzi. Wy się najpierw się zastanowić, czy wy sami zrozumiecie, o co wam chodzi, kto jest transkobietą, kto jest transmężczyzną, kto ma mieć penisa, a kto ma nie mieć penisa i tak dalej, a potem nam zawracajcie głowę, bo póki co to wygląda, i przepraszam za tego suchara, jakbyście wy mieli chromosomy XD. Pozdrawiam zwolenników Sławomira Mencena. W każdym razie, następny materiał. Maja Staśko dzisiaj też zaskoczyła, jak zwykle, obrazoburczo, trochę prowokacyjnie, i zamieściła taką grafikę, jak możemy ją zobaczyć. I pamiętacie Państwo, wczoraj mówiliśmy trochę o tym, że o orła cieniu i co tam pokazał Jan Borysewicz. Maja Staśko chyba chciała, albo ogląda program, albo generalnie jakiś tak jest to w powietrzu. Maja Staśko, penisy! To nie miało być to, Jezus Maria! Ale to, proszę Państwa, moje tętno osiągnęło teraz 120, bo ja tu sobie przestawiam, to miało być to. Dobra, może to jest ostatni, może to jest ostatni program w mojej karierze. Drodzy Państwo, Anna Maria Żukowska, którą mam nadzieję tym razem dobrym samplem. Poproszę o następnego tweeta. Jest. Kto atakuje, pisze Maciej Gdula najpierw. Kto atakuje LGBT, ten zagraża bezpieczeństwu Polski i gra na pomocy u Putina. Anna Maria Żukowska mówi dokładnie tak. Dokładnie tak. I na sam koniec, proszę Państwa, Hanna M. Zagórska. Zdaje się, że jeżeli śledzę tego lewicowego pudelka, to była osoba partnerska Jasia Kapeli. Zobaczmy. Każda osoba ma prawo do darmowego obiadu. No i wspaniale. Jeżeli jeszcze mam chwilkę, proszę Państwa, to chciałbym poprosić o materiał numer 11. Szachy i aborcja. Jakaś pani szachistka pisze tak. Na 40 grających mężczyzn byłam na turnieju szachowym jedyną kobietą. Masa kobiet łazi na strajki aborcjonistyczne. Dlaczego żadna nie przyjdzie na lokalny turniej szachowy? Nie przyjdą, bo są tępymi dzidami. To jest ocena tej pani. Ja tylko to, proszę Państwa, cytuję. Taki jakby do dyskusji. Natomiast też jest ciekawe, wszyscy zachwycali się tym filmem o tej szachistce genialnej, rudej, pięknej i wspaniałej. Tam Marcin Dorociński grał rolę tego takiego, no jakby jej przeciwnika, ale jednocześnie miłego szachisty ZSRR, który mówił, I respect your game i tam ten.
ale to była historia oparta na fikcji, tak? To nie była historia prawdziwa. Dobrze, drodzy Państwo, ale tutaj się działo dzisiaj. Zakładam czapeczkę, bo wyraźnie słoneczko mi trochę zaświeciło. Niestety czasem sam się pomylą. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Do zobaczenia.